Witamy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zakrowie. Jesteśmy uczniami klas Liceum Ogólnokształcącego i klas branżowych. Priorytetem naszej szkoły od lat jest rozwój zrównoważony i ochrona bioróżnorodności. Systematycznie sprzątamy nasz najbliższy świat, segregujemy śmieci, zbieramy baterie i nakrętki. Założyliśmy również tradycyjny sad, w którym już owocują stare odmiany drzew i krzewów owocowych. Nasza szkoła położona jest na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, a dominującą gałęzią gospodarki pozostaje tu rolnictwo. To typowe obrazki dla naszej okolicy. Zastanawia nas, dlaczego tak mało gospodarstw domowych wykorzystuje bioodpady, które są przecież cennym źródłem pierwiastków. Zbudowanie kompostownika i przerobienie odpadków domowych na pełnocenny nawóz w uprawie np. warzyw czy roślin ozdobnych stanowić może naturalne ogniwo zamykające obieg materii. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. I warto jeszcze dodać, że kompostownik stanie się siedliskiem dla wielu reducentów, wpływając w ten sposób na ochronę bioróżnorodności. Postanowiliśmy przygotować konstrukcję 4 kompostowników i umieścić je na terenie naszej szkoły, przedszkola samorządowego w Zagórowie, Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie i nieopodal bloku mieszkalnego przy ulicy Leśnej. Materiał na kompostowniki pozyskaliśmy z palet dzięki burmistrzowi miasta i gminy Zagórów, panu Romanowi Kultermanowi. Z używanych palet zbudujemy 4 kompostowniki i budki lęgowe, które zamontujemy w różnych miejscach Zagórowie. Kompostowniki zostaną zrobione i zabezpieczone z impregnatu podczas zajęć praktycznych klas branżowych. Kilka budek zamontowaliśmy na terenie naszej szkoły. Budki lęgowe tworzą warunki siedliskowe dla ptaków i przyczyniają się do ich ochrony, a ich mieszkańcy umilają nam przerwy międzylekcyjne. W miejskim parku także stworzyliśmy warunki dla leśnej skrzydlatych mieszkańców. W parku powstają różne nisze dla awifauny. Park miejski jest miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Zagórowa. Przed montażem kompostowników najpierw uzgadniamy z pracownikami przedszkola najodpowiedniejsze miejsce do montażu. W
poinformować użytkowników, jakie odpadki mogą trafiać do kompostownika i jak go używać. Co wracamy do kompostownika? Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozmoczone skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przykwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier, taki jak papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki czy tektura, a także słomę i siano. Nie wrzucamy mięsnych odpadków kuchennych i kości, roślin zainfekowanych, krusów czy śmieci od środku saca. Dojrzewanie kompostu trwa około 18 miesięcy. Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak może to mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami. Dla dzieci z przedszkola zbudowaliśmy kolorowy kompostownik. Dodatkowo można go zdobić rzosami. Aby chronić ptaki, montujemy budki lęgowe. W ten sposób powstały 4 nowe kompostowniki przy naszej szkole, przy przedszkolu, w Domu Pomocy Społecznej i przy blokach przy ulicy Leśnej. Użytkownicy otrzymali instrukcje, jak gromadzić i wykorzystywać kompost. Dodatkowo zamontowaliśmy budki lęgowe na pobliskich drzewach przy naszej szkole, przedszkolu i DPS-ie, co przyczyni się do ochrony bioróżnorodności nadwarcieńskiej awifauny. Kompostownik będzie służył nam oraz naszym sąsiadom, uczniom szkoły podstawowej w Zagórowie. Aby sprawdzić jakość naszego kompostu, stworzyliśmy w naszej placówce szkolne laboratorium glebowe. Będziemy badać próbki kompostu, ale zamierzamy też przeprowadzić badania podstawowych parametrów gleb dla okolicznych rolników. Pozdrawiamy z Zagórowa. Relacja z naszej akcji jest udostępniona na stronie szkoły, Facebooku oraz kanale YouTube.